Hej, cześć, witajcie, z tej strony wasze ulubione masło. I witam was po krótkiej przerwie tutaj na kanale i startujemy z paczką od widza. I paczka od widza ta jest naprawdę wyjątkowa. I żeby było jeszcze ciekawiej, to wiąże się z nią naprawdę mega odjechana historia, której w życiu bym się nie spodziewał. Ale nie przeciągając dalej, chciałbym bardzo podziękować widzowi Adrianowi, który postanowił wysłać do nas tą paczkę, na której jest napis nie rzucać. Mam nadzieję, że kurier tym nie rzucił, bo była wielka szkoda. Mamy napis AMSO. I'm so excited. Serio, to co się tutaj znajduje, to jest mega fajna sprawa, a historia, myślę, będzie jeszcze ciekawsza, jaką usłyszycie. Ale najpierw chcę wam pokazać, co tutaj jest, bo jest to przedmiot naprawdę nietuzinkowy, tak bym powiedział. O matko i córko, czekaj, powoli, powoli. Swoją drogą bardzo dobrze zapakowane, jak widzicie, dobrze zabezpieczone. O kurde, to jest jakoś złączone. Okej, dobra. Moi drodzy, w ten sposób. Aha, ktoś tu zrobił na stałe zasilacz. Okej, to tłumaczy wiele, a nawet wszystko. To może ja to po kolei będę wyciągał. Texas Instruments, czyli dzisiaj znana jako firma z kalkulatorów. W latach 80. można powiedzieć, rywalizowała również między innymi z Intelem o produkcję procesorów do desktopów, no a skończyli na produkcji kalkulatorów, więc chyba troszeczkę się poślizgnęli. W każdym razie w latach 90. jeszcze całkiem nieźle sobie radzili, bo na przykład wydawali urządzenia takie jak to. Tak więc, moi drodzy, to co tutaj widzicie, jest to nic innego jak stary laptop z początku lat 90. Jest to dokładnie Texas Instruments TravelMate LT286-12. Co może już sama nazwa sugerować, jest to bardzo stary laptop z procesorem klasy 286. Jest to chyba najstarszy laptop, jaki ja w ogóle mam teraz już w swojej kolekcji. Ale właśnie, na samym początku powiedziałem wam, że jest tutaj jeszcze jedna niesamowita historia. Otóż gdzieś mniej więcej w marcu tego roku znalazłem dokładnie taki sam laptop na aukcji na Allegro. I go kupiłem, bo myślałem, że kurde, kupię takiego laptopa, może uda się go zreanimować. I rzeczywiście, próbowałem go reanimować, ale miałem problemy z dyskiem twardym, no i nie miałem stacji dyskietek. Jak widzicie, ten laptop ma jakby taką swoją zintegrowaną stację dyskietek, która tutaj zaraz ma takie ogromne złącze, wam pokażę, w ogóle abstrakcyjnie to wygląda. I, co najważniejsze, mam drugi taki sam laptop. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się przygotować materiał na mój główny kanał, gdzie z tych dwóch laptopów poskładam jeden w pełni działający. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście podekscytowani, bo jestem bardzo podekscytowany, bo naprawdę miałem niedużą styczność z komputerami klasy 286, a na pewno nie z laptopami. Patrzcie w ogóle tą klawiaturę. Jak ona jest, ona nie jest mechaniczna, to jest membrana, ale ten dźwięk po prostu, nie? Zobaczcie, strzałki ma w ogóle w tym miejscu. Tutaj ma w ogóle przyciski funkcyjne do F12. Tutaj brakuje nam parę klawiszy, ale jak mówię, mam dokładnie taką samą sztukę, więc myślę, że z dwóch uda nam się poskładać jeden. Tutaj Adrian mi napisał, że trochę jest problem z tą matrycą. W mojej sztuce też matryca nie była idealna, ale z tego, co widziałem po zdjęciach, to teoretycznie powinna być w lepszym stanie, ale to, co tak naprawdę najbardziej mnie interesuje, to, że mamy tutaj tą dodatkową stację dyskietek. I spróbuję ją jakoś odpiąć, żeby wam pokazać, jakie tam jest w ogóle kosmiczne złącze do tego. Ten zasilacz w ogóle to jest tutaj wlutowany na hama i jest taka wielka kostka. Ja używałem tutaj akurat uniwersalnego zasilacza. W każdym razie, czekajcie, ja zobaczę, gdzie to się tutaj... No tak to się po prostu odpina. Patrzcie, to złącze tutaj. To jest złącze do tej, nie wiem, stacji dysków. I jakie to jest po prostu ogromne, to się po prostu, no w głowie nie mieści. Zobaczcie, ile tam jest tych pinów. Tak z kolei wygląda sama stacja dyskietek. Z przodu mamy tutaj po prostu zwykłe dyskietki, te takie już nasze malutkie. No i tutaj jeszcze z tyłu widzę, że są jakieś dodatkowe złącza, które pewnie można jakoś wykorzystywać, więc najprawdopodobniej to duże złącze w tym laptopie nie tylko służy do obsługi samych stacji dyskietek, ale też prawdopodobnie służy właśnie do rozszerzania portów tego laptopa. Bo jak sobie przyjrzymy się na samego laptopa, no to tych portów jakoś specjalnie dużo nie ma, jak sobie popatrzycie. Bo tutaj mamy jakiś port równoległy, nie wiem, czy to nie będzie w ogóle LPT. Tutaj najprawdopodobniej mamy RSA 232 i tutaj mam... Nie, pardon, tu jest serial
więc to chyba jest w ogóle do wyjścia. CRT nawet pisze, ale nie wiem, czy to jest standardowy VGA. Może jest jeszcze standardowy VGA, ale jak widzicie, tutaj jest połączone na sztywno zasilanie do tego laptopa. Mój akurat ma normalnie złącze i byłem w stanie zasilaczem uniwersalnym go zasilić. No i przyznacie, że ten cały laptop wygląda mega, mega oldschoolowo, powiedziałbym tak. Mi się kojarzy tak trochę z Falloutem, w sensie z tą serią gier, gdzie był taki post-apo, no bo, no umówmy się, taki laptop to nie jest rzecz, którą się codziennie widzi, nie? Więc jest on nie do końca kompletny, ale mnie najbardziej, mówię, cieszy to, że mam stację dyskietek, która mam nadzieję, że działa, a jak nie działa, to postaram się ją naprawić. No i coś jeszcze może z tego laptopa się wykorzysta, żeby był dawca i mam nadzieję, że z dwóch się poskłada jeden. Właśnie, kurde, ja bym jeszcze stary sprawdził, czy on ma może dysk przypadkiem w ogóle jeszcze? Nie pamiętam, gdzie ten dysk był. Chyba tu trzeba było wszystko to rozkręcić. Nie wiem, to chłopaki wtedy rozkręcali. Marcel z Grzesiem. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Ta, ale widzę, że baterii nie ma i to bardzo dobrze, bo w moim się o mały włos nie rozlała bateria, więc to były bardzo paskudne te baterie niklowo-kadmowe. One się potrafiły paskudnie rozlać i po prostu korodował nam w moment cały sprzęt. No dobrze, no, będzie z tym naprawdę niezła zabawa. Kamil. Ty już wiesz, o co ja cię zapytam, nie? No, chyba wiem. No. To będzie bardzo trudne pytanie. No, zastanów się dobrze. Co byś zagrał na takim laptopie? A co mam do wyboru? No, jestem ciekawy, co na 286 działa. 386 żeśmy robili razem, nie? Pamiętasz? No, więc na 386 bez problemu działał jakiś Dyna Blaster, Król Lew, tak działał Pirazy Oko, ale z racji tego, że tutaj też nie mamy nawet kolorowego wyświetlacza, ja myślę, że to bardziej jakieś gry tekstowe, może jakiś prosty Asteroid, może gra od 8-Bit Gaia, Planet X3 być może by tutaj działała. No, zobaczymy. Będzie to naprawdę ciekawe wyzwanie. No, zobaczymy, czy uda mi się z tych dwóch poskładać jeden, ale jestem optymistyczny. Wy też trzymajcie kciuki i wielkie, wielki respekt dla ciebie, Adrian, że chciałeś podesłać ten sprzęcior, bo mam nadzieję, że dam mu nowe życie za jakiś czas. Także tyle w tym takim dzisiejszym rozpaczkowaniu, chyba że chcemy go podłączyć do prądu. Możemy. Masz psychę? No, twój komputer. Mój komputer. Zobaczmy to, no. Adrian, widzę, że na zdjęciach go uruchamiał, no to teoretycznie. Mamy bardzo długi kabel, to akurat... Adrian bomby... No to było miło, widzowie. Służbom dam namiar, że na moim mailu mają dane. Mogą sprawdzić po paczkomacie. Dzieje się tu coś? Gdzie go się tu włącza? Ja zapomniałem już. Którędy się go odpalało? Any clue? Coś tu jest? Nie, bo tu jest to do tej klapy. To jest w ogóle... osobno. A, tu jest psztyczek, dobra. Tylko ja sobie wezmę coś, żeby sobie psztyknąć. Trzymałbym śrubokręt. O! Jest dysk twardy. To też dobrze, bo w moim nie było dysku twardego i mieliśmy problem dopasować taki mały dysk twardy, bo wiecie, komputer 286, a ja mu wrzucam na przykład dysk 5 giga i ten komputer wtedy ma takie: Jezus Maria, tyle miejsca to ja w życiu nie widziałem. No i nie ma co się dziwić, tak? No jakby w przypadku komputerów 286, no powiedzmy, że dysk twardy już, no nie zawsze jeszcze był wtedy standardem, tak? No ale dyski na zasadzie 30 MB to patrz, on coś wyświetla. Co to jest? Aha, ty nie widzisz, ale ja tu pod kątem widzę, bo to był taki gdzieś suwak do kontrastu, ale tu widzę, że się chyba stracił. Czekaj, co on tu jest? Coś mi on tu pokazuje. Laptop Manager mi się jakiś wyświetla. Applications. Jest MS-DOS, ty! On jest sprawny, tylko czekaj, nie mam jak tego pokazać. Aha, i Enter chyba coś nie działa. Bo widzę, że jak wpisuję DIR, to jestem w stanie wpisać, ale jak daję Enter, nic się nie dzieje. Tutaj też Shift chyba nie działa. Czyli nie jest w pełni sprawna klawiatura. Ale nie przejmujemy się tym, bo mówię, mam drugiego ekstra. Naprawdę jestem mega podjarany. Tu nic nie widać, prawda, Kamil? Prawda, widać, że coś tam... Że coś tam jest, nie? Ale to jest w ogóle... Jeb, to jest taki hit, bo wtedy... Słuchajcie, robimy teraz prostą akcję. Wyciągam dysk tak naprawdę z tego, wkładam do swojego, podpinam to i... Na dobrą sprawę temat jest skończony, bo mamy nawet system operacyjny, chociaż nie wiem, czy wcześniej jeszcze nie zrobię tak, że ten dysk podepnę i chyba zrobię pełny po prostu
obraz tego dysku, żeby się to nie straciło, bo sterowniki, czy w ogóle, jeżeli to jest oryginalny system operacyjny z tego laptopa, to to może być już po prostu kompletnie nie do znalezienia w internecie, więc takie archiwum to w ogóle może być coś. Wow. Dobra, no to dziękujemy jeszcze raz Adrianowi za taki fajny relikt, który jest trochę sprawny. Do zobaczenia niedługo w pełnym materiale retro, jak się zajmiemy tym cackiem. Także tyle z mojej strony. Subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia. Na razie. Bios.